Może zastanawiasz się już nad jakimś wybranym kierunkiem studiów, a może marzysz o tym, żeby studiować poza granicami Polski. Oczywiście marzenia wybiegają w przyszłość, ale ta najbliższa przyszłość to matura. A jeżeli na maturze pojawiłby się motyw marzenia, to o czym by można było napisać? Nazywam się Iwo Scelina. Jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie maturanamaxa.pl. Od ponad 25 lat jestem nauczycielem i egzaminatorem. Pomogłem przygotować się do matury już tysiącom uczniów, a teraz chcę pomóc również Tobie. Świat jest pełen marzycieli. Niektórzy oczekują, że jakiś nieznany los spełni ich marzenia. Natomiast inni biorą się do pracy i realizują swoje marzenia. Można się zastanawiać, czy marzenia się spełniają, czy to my je spełniamy. Gdy spojrzymy na dzieła literackie, możemy dostrzec bohaterów, którzy marzą, którzy mają w sobie jakieś ogromne pragnienie, ponieważ to słowo marzenie niekoniecznie musi przecież w taki sposób brzmieć. Zauważ, że to ty decydujesz o tym, jak będzie rozumiane podstawowe słowo, które pojawia się w temacie maturalnym. Dlatego spójrzmy na słowo marzenie, na słowo, które zawiera w sobie pragnienie, oczekiwanie, pewną wizję, że coś będzie się działo. I poszukajmy takich bohaterów, którzy właśnie w ten sposób patrzą na swoją rzeczywistość, którzy czegoś oczekują i których oczekiwania możemy nazwać marzeniami. Gdy popatrzymy w głąb literatury, możemy powiedzieć, że mamy obraz marzyciela. Marzycielem jest Dedal. To inżynier, który został uwięziony na Krecie i ma ogromne pragnienie, aby z tej Krety jednak się wydostać. Jego marzenie się spełnia ze względu na to, że pracuje nad nim. Zatem to nie jakiś ślepy los powoduje, że rzeczywiście marzenie o wolności może się ziścić. Konkretna praca powoduje, że marzenie o wolności jest realne. Dedal wymyśla skrzydła i to marzenie prowadzi go przez cały ten proces. Ostatecznie odlatują. On i jego syn Ikar odlatują z Krety, żeby uzyskać wolność. Kolejny marzyciel to sam Ikar. W momencie, kiedy zakłada skrzydła, kiedy unosi się nad ziemią, okazuje się, że jest zafascynowany lotem. Marzy, żeby w tej wolności być jeszcze wyżej i wyżej i wyżej. I okazuje się, że ten marzyciel, można powiedzieć lekkoduch, zapomina o przestrogach ojca. Ojciec, który często jest pokazywany jako pragmatyk, ale mimo wszystko pełen marzeń o wolności, mówił Ikarowi, żeby nie leciał za wysoko, ponieważ słońce roztopi wosk na jego skrzydłach i skończy się tragedią. Niestety, Ikar w tym swoim zafascynowaniu lotem, w tych swoich młodzieńczych marzeniach o tym, że może teraz w sposób wolny, bardzo swobodny przemierzać niebiosa, niestety zapomina o ważnej przestrodze ojca. Podlatuje zbyt wysoko, zbyt blisko słońca, wosk się topi i Ikar spada do morza. Ginie. Zatem marzenie, które w pewnym momencie stało się realne, które dało tyle radości i Dedalowi, i Ikarowi, ostatecznie okazuje się przyczyną tragedii, bo to ze względu na marzenie, ze względu na to pragnienie, które pojawia się i w Dedalu, a później również w Ikarze, dochodzi do śmierci Ikara. Innymi marzycielami byli bohaterowie dramatu Szekspira. Spójrz, Romeo i Julia też mają swoje marzenie. Zakochują się i chcą być razem. Marzenie, które noszą w sercach, to marzenie oderwania się od rodzin, skłóconych ze sobą, nie pozwalających na to, żeby młodzi prowadzili szczęśliwe życie razem. Ich marzenie to ucieczka, to wyzwolenie się spod tej presji rodzin, które niestety nie potrafią dojść do porozumienia. I spójrz na tę historię. Tu również marzenie, które chcą zrealizować, które ma dla nich być wymiarem zupełnie nowego życia, kończy się tragicznie. Wielkie
plany, wielkie oczekiwania tak naprawdę kończą się samobójczą śmiercią i Romea, i Julii. Więc czy ich marzenie ostatecznie się spełnia? Na pewno w tym zakresie, kiedy dążą do tego, żeby uciec, żeby móc być razem, cały czas noszą je w sobie, ale los, tak możemy powiedzieć, zły los, powoduje, że w pewnym momencie historia Romea i Julii nie toczy się wspólnie. Nie wiedzą wszystkiego o sobie. Podstęp, który ma zapewnić życie, szczęście, realizację marzeń tych młodych, niestety nie jest znany dla Romea. I Romeo, widząc Julię, którą myśli, że niestety straci już na zawsze, popełnia samobójstwo. Julia, kiedy budzi się ze swojego snu imitującego jej śmierć, widząc ukochanego, który ginie, też zabija się. Zatem ich marzenie o wyzwoleniu się z pewnych rodzinnych problemów spowodowało, że ostatecznie tak naprawdę są postaciami tragicznymi. Ich los nie jest wypełnieniem wielkiego marzenia młodości. Czy jest tak, że możemy oddać się marzeniom i te marzenia doprowadzą nas całkowicie do realizacji tego planu, który nosimy w sercu? Sytuacje są bardzo różne i literatura o różnych sytuacjach nam mówi. Spójrzmy na kolejnych marzycieli. W literaturze polskiej również możemy dostrzec ludzi, którzy niosą ze sobą ogromne marzenie. Marzycielem przecież jest Konrad z trzeciej części Dziadów. Ma w sobie tak ogromne pragnienie tego, aby Polska była wreszcie wolna, aby Polacy nie musieli żyć pod uciskiem zaborców, że gotów jest realizować to swoje marzenie nawet w sytuacji podejmowania walki z Bogiem. To marzenie, które prowadzi go na drogę prometejską. Bunt, który się w nim rodzi, wynika z jego ogromnego pragnienia wyzwolenia Polaków. Marzenie o wolności jest tak ogromne w jego sercu, że jest gotów toczyć walkę z samym Stwórcą, po to, żeby móc zmienić rzeczywistość. Zatem jest w stanie wejść na drogę realizacji swoich marzeń. Nie oczekuje, że to przyjdzie nie wiadomo skąd, że jakiś ślepy los sprawi, że tak naprawdę coś się pozmienia. To on chce być tym, który wprowadzi zmianę. Wprowadzi zmianę dla innych, bo tak jest jego marzenie. Ostatecznie to bohater, któremu nie udaje się uzyskać boskiej zgody na to, żeby mógł poprowadzić ludzi. Może to marzenie, które nosi w swoim sercu, tak naprawdę nie byłoby szczęściem dla wszystkich. Szczęście dla wszystkich prowadzi również innego bohatera, Tomasza Judyma. Tomasz Judym ma w sobie marzenie dotyczące świata, który zastaje jako młody lekarz. Widzi, że może pomóc tym, którzy nie mają szans na to, aby się tak naprawdę leczyć, aby tak naprawdę zająć się sobą i odzyskać zdrowie. Więc jego marzeniem, wypływającym z pewnej idei pracy dla innych, jest zlikwidowanie w świecie, w tym, którym on przebywa, wszelkiej nędzy. Sam mówi, że ma pragnienie, aby zniknęły z jego perspektywy wszelkie budy, w których mieszkają robotnicy. Zatem marzenie o tym, aby zniknął świat nędzy, tak naprawdę prowadzi Judyma do kolejnych miejsc i do kolejnych osób. Marzenie ogromne. Marzenie tak wielkie, które powoduje, że Judym nie widzi w obrębie kroczenia za tym marzeniem miejsca dla budowania jakiegoś szczęścia dla siebie. Marzenie w tym momencie dla społeczeństwa jest dla niego istotniejsze niż marzenie o sobie samym, o moim szczęśliwym życiu. Ale to marzenie jest przecież jedynym, największym marzeniem Tomasza Judyma. Marzenia prowadzą wiele postaci literackich. Patrząc na literaturę, możemy w zasadzie powiedzieć, że jest wypełniona bohaterami, którzy mają w sobie pragnienia, którzy
chcą zrealizować jakieś swoje wewnętrzne marzenie, które jest dla nich, dla ich życia, ale również dla innych. Spójrz na koniec na marzenie, które nosi w sobie pan Kogito, bohater tekstów Herberta. Gdy spojrzymy na tekst Przesłanie pana Kogito, możemy powiedzieć, że ukrył tam swoje wielkie marzenie dla każdego człowieka. Bo czy pragnienie postawy wyprostowanej, o której mówi właśnie w swoim przesłaniu pan Kogito, nie jest jego marzeniem? Czy to marzenie, pragnienie odkrywania drogi prawdziwej nie jest czymś, co tak naprawdę decyduje o tym, w jaki sposób chce żyć pan Kogito? Zauważ, że przesłania pana Kogito to tekst, który pokazuje, jaka droga może przyświecać człowiekowi prawemu. Marzenie o prawym życiu prawdopodobnie jest tym, które pojawia się w sercu każdego z nas. Zatem, gdy spojrzymy na bohaterów literackich, to ich marzenia też tego będą dotyczyć. Będą dotyczyć realizacji wielkich planów, wielkich wizji, które są wizjami dla ich życia i dla życia całej społeczności. Zatem wtedy, kiedy mówimy o literackich marzeniach, możemy tak naprawdę patrzeć na prawie każdego bohatera, który pojawia się w literaturze, ponieważ każdy z nich nosi w sobie jakieś oczekiwanie tego, w jaki sposób będzie wyglądała rzeczywistość, w której on będzie jednym z uczestników, którą on chce budować. Zatem wezwanie do marzenia to wezwanie dla każdego z nas. Obojętnie, czy odnajdujemy się w takim marzycielu, jakim był Dedal, bardzo konkretnym, poukładanym i podejmującym konkretne działania, żeby marzenie zostało wprowadzone rzeczywiście w życie. Czy jesteśmy takimi marzycielami jak Ikar, nie zastanawiającymi się nad konsekwencjami naszych czynów, oczekującymi, że ta radość ze spełniania drobnych fragmentów naszej marzycielskiej wizji będzie trwała wiecznie. Marzycielami jesteśmy zawsze. Ważne, żebyśmy mieli wielkie marzenia, żeby to, co nosimy w sobie, było marzeniem na miarę naszego serca, a nie marzeniem na miarę naszego lęku. Zatem możesz być i Dedalem, i Ikarem. Możesz być Judymem, który nosi w sobie marzenie dla całego społeczeństwa. Możesz być, zgodnie z wezwaniem pana Kogito, człowiekiem, który nosi w sobie marzenie o tym, żeby być kimś, kto daje świadectwo. I to marzenie warto realizować krok po kroku. Mam nadzieję, że zagadnienie marzenia jest dla ciebie już bliższe, że pokazałem ci, jak szeroko można patrzeć na właśnie ten temat, jak można rozpatrywać słowo, które jest tym kluczowym słowem w temacie maturalnym. A jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o innych motywach, o innych tekstach literackich, zapraszam cię na stronę maturanamaxa.pl. Znajdziesz tam kursy, które przeprowadzą cię przez wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z twoją maturą z języka polskiego. To co? Widzimy się?